Wracamy do naszego obozu. Czwarta misja. Uuu, ale Stefan chce z nami gadać. O co chodzi, Stefan, kurde? Ah, Henry, the very man I wanted to see. I heard you got the ring from Dangler. O kurde, już się dowiedzieli wszystkiego. Może. Maybe. Let's not beat around the bush. I could use your help too. I think the stone has had the ring long enough. If you get what I'm saying. I'll help you. I've got nothing else to do anyway. I want to steal the ring from the stone while he's asleep. But that fella sleeps with one eye open. He needs a little help with sleeping soundly. And ooh. I've got a feeling you're the kind of man who knows how to arrange that kind of thing. Przyniosę ci ten i buchnę mu ten pierścień. Supposing I steal it for you. If you think you can do it, whatever. Either steal the ring or bring me that sleeping potion and I'll do it. Panie, ja go nie muszę okradać we śnie, ja go w dzień okradnę. Jestem mistrzem złodziejstwa. Ale mam, kurde. Eliksir, a to niech idzie spać. I've got that potion for you. A few drops in the stone's drink and he'll sleep like a baby. I hope not. Babies have a tendency to shit themselves and wake up screaming. Dobra. Ale marne pieniądze zarabiam. Może ja bym się wziął. Może ja bym ten pierścień powinienem sobie wziąć po prostu. Dobra, co tam? Czwarta misja. I see everyone made it back in one piece. Thank Christ. Someone up there must like us. Somehow we always manage to get out of these sticky situations. Well, someone up there, or someone down there. Yeah, right. Well, the main thing is we made it. So we'll go patrolling again. Hey, Henry's come to see us. We will, but not you. Ooh, ja nie idę na patrol. Czego? Why not? I found out where Jakey is. I want you to grab him. Beat everything he knows about Hagen out of him. Well, that sounds like a good plan. But why me? For one thing, you're reliable. And for another, you're not likely to wring his neck on sight. Which can't be said for the rest of us. But where is he hiding? He isn't, a little shit. He's drinking away his 30 pieces of silver in some alehouse, bold as brass. The inn on the meadow, or something like that. The inn in the glade? Yeah, that's the one. What are you going to be doing in the meanwhile? We'll go on patrol as normal. It could be a trick, you see, to lure us into a trap. But what if they're waiting to spring a trap on me? It could well be, Henry. So you should be very careful. But one thing's for sure, Jakey won't be there forever. And someone's got to go and check it out. I'll get going then. Go. And when you find him, deal with him however you see fit. Just make sure you find out what he knows first. Right, Chief. Trzydzieści srebrników, czyli sprzedał ich za 30 srebrników. No to ja się tym zajmę. To jest ta czwarta misja, to na niebiesko? Szybka podróż, kurde. Co wy tam na czacie znajdziecie o jakichś siłkach, witaminach? Przysiady i martwe są jak dwa skrzydła. Wojtas, 5 lat suba. Dzięki za zasubskrybowanie. Dzięki za subka. Kurde, tu jakiś ten. Tu jakaś impreza się dzieje. A ta baba co chce? Co tutaj tak stoisz? Not anymore, young man. I was waiting for you. You look like a clever sort of fellow and nie zostawisz niewiasty za takiego. Now, handsome.
Don't be mean. Chcę ci zaproponować robotę. W karczmie siedzi pewien stary dziadek. Wczoraj skorzystał z moich usług i powiedział, że zapłaci mi za to rano. Tylko, że teraz udaje, że mnie nie zna. Dobra. A co ja z tego będę miał? Dobra, wchodzę w to. Gdzie diabeł nie może, to weźmiemy, opieprzymy jakiegoś typka. Tak, tylko że nie może przy nim. Co ja mam z Andrzejem gadać? Szukam Jacka. O, w Przybysławicach potrzebuję karczmarza. We're rebuilding Pribislavitz, and I could use you in the new tavern. Are you mad? I got the best in the province, and no one to tell me what to do. No właśnie, dlaczego miałbym zmieniać? Isn't there any way you could be persuaded? Not a chance. Find someone else. Dobra, on nie chce kurde pracować u mnie w mieście. Here, enjoy it. Szukam Jacka. I'm looking for a young fellow by the name of Jakey. What about him? I heard he was seen here. Maybe, but he ain't here now. And can you tell me where he might be? No, I can't. He's a guest. And if I went mouthing off to anyone who came by about who was here and what they were doing, it wouldn't do my reputation much good. Dobra. No powiem wam, że... słabo. Look here. This Jakey basically betrayed Sir Radzig and sold his people to the enemy. If you're worried about your reputation with the riffraff you have here as guests, suit yourself. But if I were in your shoes, nie wiem, czy przekonam, mało punktów miałem. Reputation with my liege lord. So better tell me quick where I can find that treacherous bastard. All right. Since it's Sir Radzig's affairs we're talking about, naturally my guest privacy has to take second place. After all, I wouldn't dream of giving offense to his lordship. Don't worry about it. All you have to do is tell me where to find Jakey. Well, I was gonna throw him out on his ear at first. He strolls in here like some lord, ordering people around. He's nothing but a snot. But then, he showed me the way of his person. Well, business is business. Business is business. He stayed here a couple of days. Yesterday evening he was boozing here. And then went off to the woods with some wench. Ooh. To the woods? That's a very broad term in these parts. Someone said they saw them heading south across the meadow. There's pine woods there and cliffs, and that's where they went. The girl's father was here with her, a merchant. As soon as he noticed she was gone, he went off to look for her. Będzie przypał. Z dziewką poszedł do lasu. No to musimy tam wrócić. No a co z tym typem? Co oni tu są? Zagram w kości. Stóweczkę postawimy. Ale go rozwalimy. Patrzcie na to. Potwierdź. O, ale dostał teraz, patrzcie na to. 1, 1, 1, 1, 1. 4000 wygraliśmy. Pozamiatane, kurde. Ale nie wiem, którego typa mam okraść w końcu. Chociaż zgaduję, że tego na zewnątrz, no ale karczmarz stoi przy nim, tak ja mam go niby okraść. Dobra, walić, to jest jakaś misja poboczna, to walić ją. A nawet go nie ma zaznaczonego. Posel to nowy sub. Dzięki Posel za zasubskrybowanie. Dzięki za subka. Oni gdzieś tutaj poszli, przynajmniej tak twierdzą mieszkańcy, znaczy mnie twierdzi karczmarz. Las Sosnowy na południe.
idziemy. O, tu ktoś jest. To ten kupiec chyba, co szuka swojej córki, tak? Rozumiem. Kupiec Ernest. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. What's going on here? Marie, my daughter has run away. That's what's going on. Some people at the inn said they saw her running this way with some fellow. And not far from here I found a scarf. Szuka tego chłopaka, z którym poszukuje. We have something in common. I'm looking for that fellow who ran off with your daughter. What? You know him? A little. Is he dangerous? Well, I'd be very worried in your shoes. This Jakey is a damn dangerous robber. Jesus Christ! Jakey, you say? Jacek nie brzmi jak imię bandyty. No, that's what makes him so dangerous. People underestimate him. I can have a look for your Maria. Dobra, poszukam. Of course. To cię będzie kosztowało, jasne. Naturally. I reward. Dobra, wynagrodzę twoje trudy, elo. Usually your reward is paid after the job is done. O, po robocie będzie płacił. I'm rather offended. Do you think I'll zapłaci mi przed robotą? My word, no. Naturally I'll pay you for your service right away. See now? You said you found. Później puścimy ją tym. Right past the shrubbery. Dobra, za krzakami wisi szal. Rozejrzę się tam, elo. Tu jest szal gdzieś tak. O, było, kurde. Ten do żony. Było tutaj robione, nie? Co było robione? Napiszcie na czacie, co było robione. I czy znacie jakiegoś Jacka? Co sądzicie o Jackach? Ja znam na przykład Jacka HS-a. No, nie wiem. Romance on the rocky outcrop, so it seems. Romans na skałach. O, słyszę tam kogoś. Wydmuchał ją jak papierosła. Masło było ubijane. Grzyby były zbierane, kurde. Moim zdaniem prawdziwek był, kurde, skurowany. Wiecie, jak nóżkę się obcina, bo jest taka brudna. O, patrzcie na to. I'm glad you're here, Henry. I thought I'd be stuck here till Judgment Day. What the fuck are you doing here? I picked up this wench at the inn, see? And we wanted to go somewhere quiet. Only the bitch whacked me on the head with a rock. Fucked off with all my coin. Did she? No, baba go porobiła. And which way did she go? I haven't a clue. But I reckon as far away from her father as she can get. She won't be going back in a hurry. I've met some mad wenches in my time, but that one was a piece of work. No dobra, ale on zdradził ich. Just ask me for coin instead of trying to smash my skull right away and then to leave me like this. Powinna mocniej ci przyłożyć. Oh, now you know what it's like when someone fucks you. Shame she didn't hit you a bit harder, though. Listen, Henry. That thing with Hagen. I didn't want to, really. But they kept threatening me. And then they offered me coin. Jesus, Henry. I've never seen a pile of coin like that in my life. Kuno wouldn't give me as much as half. Ale zdrajca, no to będziemy zabijemy go zaraz. Yeah, my heart bleeds. Enough. Tell me where I can find Hagen. Hagen? Lord Zul? Yeah, I'll tell you, Henry. We're still mates, right? I don't know if I'd go as far as mates, but let's just say I understand. I knew you and me would understand each other. So you'll let me go if I tell you. Let you go? That rock must have really scrambled your brains. Henry, I'm really sorry. I swear. Those fellas scared the wits out of me. I can believe that. No i co, go przestraszyli, a on chciał, żeby zabili Henryczka. I don't know. I was confused. Please, let me go. First, tell me where Hagen is, and then we'll see. I won't say anything as long as I'm tied up. I know how that goes. I'll be left here for the crows. Przekonajmy go.
I know what you mean, Jakey. Kuno's no less of a bastard than that Hagen. I tak go zabijemy. 100% zdrajców kurde i konfidentów. Mieczem jedziemy. Because Kuno's on my side. I didn't pick him, and maybe Sir Radzig wouldn't have either if he had a choice. But one thing I know. If you don't tell me where Hagen is, more innocent people will suffer. Oh, I suppose you're right. Hagen's planning to raid some village. Samapesh, I think? He's gonna go there in person, along with what's left of his band. So, are you gonna untie me now? Czekajcie, rozwiążę cię i zaprowadzę do więzienia. O. I'll untie you, alright? And take you where you belong. What? What are you saying? Where? To jail. Będzie tam gnił i powieszą go. We had an agreement. We didn't agree on anything. My conscience is clear. I tyle, kurde. Jacek poszedł do więzienia. Nie. Masło było ubijane, kurde. Ciasto było gniecione. Tak było w tym lesie, ale ja miałem temu dziadowi chyba ten. Chyba miałem temu dziadowi córkę, o coś tam miałem jeszcze powiedzieć. Quest mi się kurde urwał przez to, że go odprowadziłem do widzenia. Trochę słabo, no ale nic. To jest to nowe metro? No blisko. Czy dodali Grunwald? A to się chyba dzieje przed Grunwaldem, nie? I to sporo. To chyba 1200 jest któryś tam? Chociaż kto to wie. Ktoś pamięta, który to jest rok w tej grze? Dodali Grunwald do metra. Co się długo wczytuje, chyba się gra zepsuła. Wszystko się zepsuło. No. Jak ktoś ogląda na YouTubie, to zachęcam do zostawienia jakiegoś komentarza. Ja je sobie tam czytam. Dużo ich nie ma, więc nie jest jakoś super ciężko. Dajemy radę zawsze coś przeczytać, tam odpisać i tak dalej. O, czekajcie. Bo ja sobie chyba bez zbroje. A mogę mu sprzedać coś? O, czekajcie, bo ja mu mogę sprzedać. Aha, ale nie mogę mu nic sprzedać, bo musiał od konia wziąć. No to powiedzmy, że wezmę od konia zbroję, nie? Pogadajmy z nim. O, czekajcie, rozebrałem się. Fuck, co to? Nie rozebrałem się, wszystko mam. Tylko broni mi brakuje. A, już za dużo. No dobra, ale mogę kupić od niego na przykład o zestaw. Niezbłędnik płatnerza. Kupno, sprzedaż. No dobra. To może kupię jeszcze jeden. No zawrzyj umowę. A resztę na konia wrzucam. Tak. Trochę tak. Dobra. Aha, miał mi jeszcze naprawić. Chociaż ja sobie mogę teraz sam naprawić, nie? Bo mam ten płatnerski niezbędnik. Uczciwie, kurde, kupiony za uczciwy pieniądz.
I zajebiście. Lovely cucumbers, asparagus and prunes. Umyję się jeszcze. A kto jest twoim giermkiem? No, jakby był Goniu, to by był Goniu, byłby moim giermkiem takim. Good day to you. What do you need? Dobra, muszę niezbędnik kowala. O. Nie, nie, nie. Zawrzyj umowę. Gdzie tam jest niezbędnik, kurde, kowala? Okej, okay, dobra. I co, zawiozłem go do więzienia i muszę wracać teraz do tego, tak? No to chodź. O Jezu. O fuck, przeszukanko. Ja pierdzielę. Weź mi głowy nie zawracaj, kurde. Any delay could cost lives. Well, if that's the way it is. Panie, ja tu tylko kradnę rzeczy, a ty mnie chcesz, kurde, przeszukiwać? Nie. Kiedy nowe filmiki z jazdy motocyklem? No nie w zimę, no nie jeżdżę teraz motocyklem, chociaż było tak ciepło przez chwilę, że aż człowieka kusiło, nie? Żeby pojechać, ale no problem jest taki, że ja nie mam garażu pod domem i chciałbym tam jechać, wiecie, motocykl wyciągać, a tak mi średnio jakoś mnie... Średnio mnie się chciało. Co jutro wejdzie do sklepu? Dobra, gdzie ta nasza baza? Gdzieś tutaj, nie? Oj, za wcześnie skręciłem. Znów się trzeba przez krzaki przebijać. O, no ale fajnie, zaprowadziliśmy go do więzienia, więc jest git, nie? No nie wiem, pewnie się wkurzą mnie może, że go nie powiesiliśmy. Myślicie, że się wkurzą? Czy raczej nie? Good day, Henry. I found Jakey, and I know what Hagen is planning. Spit it out then. Zul plans to raid Samapesh, and he wants to lead the attack himself. I see. And what about that treacherous little bastard? I took him to the Rat-Eye jailhouse. What will happen to him? That's up to Sir Radzik. Considering what he did, he'll be lucky to get out of it alive. I'm not so sure. Radzik always had a soft heart. He got me off the gallows after all. Saddle up now. We'll ride to Samapesh right away. Alright. Dobra, ruszamy do Samoprzy. To będzie chyba walka finałowa, wiecie? Mam takie przeczucie. Ale banda, kurde, jedzie po planszy. No ale ja bym chciał jeszcze ograć w kości tego Janeczka tam. Chociaż może on tylko raz się dało z nim grać, myślicie? Ile kilometrów na moto zrobiłem? O nie wiem, może 2000, niedużo. O Jezu, znów te 3 FPS-y. O, już chyba zaatakowali. O Jezu, patrzcie jaka armia tam stoi. Widzicie to? A, będzie akcja. There they are. I can see Zul's colors. No, powiem wam, taką chorągiew to niełatwo pomylić. It seems they want a parlay, sir. Parlay, eh? Right then. Let's parlay. Armia 10 typa. No ludzie, to były kiedyś takie armie, no. Myślicie, że ile na tym zamku tam się zmieściło? Byliście kiedyś na zamku? Jak ten zamek to ma tam, wiecie, kilka metrów kwadratowych, dziedziniec i srajnie, stajnie i to koniec. No to przecież tam nie było tych rycerzy miliona. To cała armia na zamku taka była, 10 osób. God be with you, Sir Kuno. My respects, Sir Hagen. I don't believe I've had the pleasure since the siege of Lansenbach, wasn't it? An age ago that was. In those days we fought under the same banner. No dobra, Malbork był trochę większy. And even today we may yet part friends. After all, my quarrel is not with you.
but with Kobola. The thing is, your quarrel with Lord Kobola is my affair, since he tasked me with keeping order in his lands. Ooh, Kosa. You, Hagen, you are disturbing that order. No offense, sir, but you are just a mercenary whose main concern is keeping order in his purse. My dispute with Radzig Kobola concerns a higher ideal. Kobola shamed my family over a trifling misdemeanor. He hanged my father, razed our castle to the ground, gave our property away to his family and cronies. And for that, I demand just retribution. Patrzcie, to jest taki materiał nabity na tą tarczę niebieski. Przecież to się podrze w walce. Way, Kuno. I'm well aware why you serve Radzig. You owe him a favor. And from what I've heard, it's not the first time you've had to pay him back. It won't be the last either. The fact of the matter is, you fight Kobola's battles for him, and you've little or nothing to show for it. Uuu, i co teraz? Ten Kuno, pa, dostanie złoto. You accept my offer, on the other hand. You can ride away from here a rich man. Cool Soner, dzięki za słupka. No i co? Będziemy z nim gadać teraz, żeby go przekonać? Kuno, you can't do it. You're making a common mistake, Henry. There's a difference between what a man can't do and what he ought not to do. No właśnie, czego nie powinien. In this case, the difference is the size of Hagen's offer. O, twój honor, przekonamy go, bo mamy 20 przekonania. Have you no honor at all? To sell yourself to the highest bidder? The only bidder. Radzig never offered me a groschen. Because you owe him a favor. And this is the third time I've had to pay him back. My conscience is clean. Hmm. Tell me, Kuno. What do you think makes a good mercenary? If I knew that, I'd have a marble palace in Florence. I'd sit all day on a golden throne. Drinking wine, but I suppose for a start, he should be skilled in warfare. Well, that's how you see it. But what about those who enlist your service? What they value is loyalty and fulfilling your duty. A mercenary who turns after coin like a vane after the wind isn't worth the salt. An eloquent speech, but like I said, I've paid Radzig back quite enough. So if you don't mind, I'll take that pile of coin. Co przecież był sukces? And then what? Do you think anyone will ever hire you again after they hear of this? With that much money, I won't have to worry about that for a while. Anyway, everyone will understand how things really stand. Do you really think Sir Radzig and others like him will share your interpretation of mercenary's honor? Not a chance. Everyone will see you for the swindler and turncoat you are, and Sir Radzig and I will make damn sure you won't come out of this smelling of roses. Hmm. Are you threatening me? Call it what you like. Patrzcie, Henryczek mu, kurde. It seems you have learned something after all. Może jednak go przekonamy. Obviously. It didn't seem so obvious to me. Come on now, Henry. Don't take offense. Dobra, udało nam się. Czy to jest to dobre zakończenie? Honor najemnika. Mistrz retoryki Soushibo, kurde. It's true, Sir Hagen. This is not the first time I've paid Radzig back, nor will it be the last. But then, he did save my neck from the noose, so I'll be long beholden to him. I'll make no bargain with you, but I will take your silver. You will no, dokładnie. Fight me. You're a damn fool. No i to I dobrze wykminił. Przecież i tak to zuchrzebrowe nie. Otherwise you wouldn't have tried to buy me off. So it seems that we're evenly matched. Let's see who fortune favors. Zajebiście, ale bitka będzie na klepanko, kurde. Ale dobra, akcja, jeszcze muzykę by jakąś puścili do tego. Dobra, idę do tyłu, bo to trzeba. Ah!
Dobra. O fuck, ktoś mi bije w plecy. Ale ich dużo. Muszę się wycofać. Czemu mnie goni 5 typów? O fuck. Ty no, nie walczą. Kurde, muszę uciekać. Jestem szybki na... jak krasnolud, kurde. Na małych dystansach. Gdzie są moi... ktoś tu jeszcze walczy po mojej stronie? To są chyba moi... ci tu. Kuno jest martwy? To niedobrze. Okej, dobra. Kogo oni tam biją? O, fuck. Fuck. Koniu! O, fuck. Ciekawe, co się stanie, jak zginę. Dobra, sami siebie biją, bo to są frajerzy. Fuck. Nie. Ja pierdzielę, koniec gry. No dobra, to trzeba to wczytać, trzeba to, trzeba im pomóc walczyć, wiecie, bo myśmy za szybko zginęli, tak mi się wydaje. Za dużo biegałem w kółko i to nie było za dobre. Trzeba tego bronić. Jednej rzeczy nie rozumiem. Gdzie są ci moi wojownicy? Fuck. Za dużo ich jest po prostu. No coś jest tu nie tak. A gdzie jest ten kurde ser jakiś tam? No przecież kurde i... nie, no mi się wydaje, że oni chyba mnie atakują, ci moi... Czekajcie, no niech mnie zabiją. No niech mnie zabiją, no. Gubię ich po prostu, nagle mi się wydaje, nie wiem czy to oni sami mnie nie atakują, ci dobzi. Nie sprzedał mnie za srebrniki. On ze mną jest, ale gdzie on jest?
Okej. Idę do tego Janeczka. Tu przynajmniej wiem, z którym walczę. Okej. Dobra. Okej. Ale żeśmy w papę dostali mocno. Dobra, no teraz to trochę inaczej. Wszystko widzę przebiega. A to nasz chyba. Nie, no nie nasz. Zajebiście. Czemu walczysz ze mną? Ty ze mną nie walcz. Dobra, muszę tu wrócić, zaraz lutować. Ale muszę najpierw uciec. Ciekawe co z tym pierścieniem, co to znaczy, że się, żeśmy trochę spalili tego questa, no może, no nie wiem. Czy ja mogę jakoś w jakiś sposób na przykład się uleczyć? Jest coś takiego? Woda życia. Wyrzuć, nałóż na konia, zastosuj, jedz. Dobra, już nie powinni mnie już bić. Trzeba tego typa zlutować, tego ich władcę, bo on pewnie jest na bogato. No właśnie. Pokażcie mi, co tu jest. Najemnik. Nogawice kolcze. Mediolański Kris. Kiris, czy jak mu tam. Zrób jakiś popis na koniu. Jaki popis? Tu na bogato leży rycerz. O. No i to wam powiem, że ładnie, nie no. To się dobrze wszystko sprzeda. Tak swoją drogą, to by trzeba było zbroję naprawić. Ciągle nie wiem, gdzie ten typ leży, ten ich główny, ten koleś, ten, że tak powiem, boss. Myśmy go gdzieś tu z boku trzepnęli chyba, nie? O, właśnie. I to mi się podoba. Mieczyk też weźmiemy, żeby nie było. O! 6000 monet koleś miał. Kto to w ogóle jest? To jest ktoś od nas? O, w dupę, 6000 monet. Zestaw płatnerza. No, powiem wam, że ten na bogato tu. Ciekawe, czy mogę ciało na konia wziąć. Nie. Dobra. Trzeba to odłożyć.
Ty, no ale ten hełm Zula, to ja nie wiem, czy mój nie jest gorszy teraz, w tym momencie. 25, a mój ma ile? 23, to ja go zakładam. Kirys Zula, 26, a zwykły Kirys mój? O fuck. Na bioderniki. No, lepiej wyglądają. Naręcza Zula. O fuck, jakie dobre płytówki, o Jezu. Koń już więcej nie uniesie, jak nie uniesie więcej. To wyrzućmy coś. Co tu najwięcej ważył konia? Jakiś topór nic nie warty. No, wydaje mi się, że kurde, troszeczkę żeśmy teraz na wyższy level weszli, jeśli chodzi o jakość naszej zbroi. Wywaliłeś broń wartą... Gdzie ja to zrobiłem? Który topór? Ten szeroki? ¾? Nie. Ten? Czekajcie, waga. Wydaje mi się, że ten szlachecki miecz to jest lepiej mieć. No jakiś szeroki topór, jaki jeszcze topór zwykły? No nie wiem, no to który był? Jezu, dobra, biorę to wszystko, podnoszę i zaraz zobaczymy, czy tu coś było. Coś mi tu bajdurzycie, że to tak. No dobra, no to ten nadziak jeden, nałóż na konia. Aha, nie da się. Koń coś jeszcze na pewno ciężkiego ma. Czuję to, coś ciężkiego i nic nie wartego. Na przykład to 21. Dobra. No i tyle w temacie, nie? No trochę żeśmy tutaj, widzicie, no nie wszystkiego się nie da zabrać, sorry. A mogę konia okraść? Może on jeszcze coś na koniu miał? Mój koń? Aha, tak się sprawdza. No to ten koń jest gorszy. Znaczy te ich konie są gorsze. I tyle. No i nie mają nic, żadnych juków ani nic. On, dwóch naszych chyba umarło, bo widzę, że tak troszeczkę leżą, znaczy konie zostały, więc zgaduję, że to o to chodzi. Szybka podróż. Lecimy, bo tą przygodę czas zakończyć. Tak mi się wydaje, to DLC, tak jak wspominałem, moi drodzy. 3 godzinki. Możliwe, że coś tam jeszcze mogliśmy z tym dziadkiem chwilę tam pewnie po 5 minut pogadać. Coś jeszcze z tymi... Nie wiem, może dało się jeszcze w te kości grać.
ale... No, ale nie graliśmy. Bo tylko raz chciał z nami zagrać. Tak, tak, na pewno muszę naprawić wszystko nowe. W sumie właściwie powinienem teraz wejść do naprawy, zanim jeszcze... wędrowiec, nie, zignoruj, bo to wędrowiec to zawsze jakiś, kurde, kuglarz jeden będzie mi tutaj bajdurzył. Dobra, wiecie co? To musimy w takim razie iść tutaj do... No. Dobra. Bo chcę mieć naprawdę, chcę, jak idę do króla i będzie cutscenka, to chcę być przystojniakiem. Tak se wymarzyłem. My humble greet. Wzrost reputacji, kurde, ale widzicie, jak oni nas lubią. Jak zrobimy u nich zakupy, to nas lubią, ta reputacja rośnie, a jak ich bronimy przed tymi, przed bogactwem i kradniemy w nocy, to nie chcą być naszymi kolegami. Dobra, jestem piękny i pachnący, mogę iść. Jak będziesz u króla, to zdejmij hełm. No jak mam zdjąć? Co ten chce? Pakosz. Jak ci się mieszka w Rataja? Dobra. O, że braku ty jeden. Się dowiem. Ser Radzik. No ale co będzie z nami na schodach gadał? A, Radzik, idź do biura, bo muszę z tą pogadać na poważnie. Ser Radzik. The Lord be praised. What brings you to me? Problem z Zul. Sir, we got rid of Zul. Finally, some good news. Tell me all about it. We caught up with Hagen in the fields near. No, pięknie wyglądamy, powiem. No, próbował cię zdradzić. Wygraliśmy. O. It was a tough fight, but in the end we were victorious. Hagen fell. Good. That's good news, Henry. Any losses on our side? Kuno's men? How did they fare? Chyba dwóch. Some of Kuno's men fell, unfortunately. I'm sorry to hear that. Such is a mercenary's life. May they rest in peace. Anyway, you deserve a reward for your efforts. And thank you, Henry. Once again, I'm beholden to you. I don't know what I'd do without you. Dziękuję, panie. No, I can't deny. Sometimes I get the feeling I'm the only one around here who's capable of getting things done. True enough. I lost a lot of good men in Scalitz. I'm glad I still have you. Ciekawe, jakie by było zakończenie, jakby zdradził tamten. Thank you, sir. 800 groszy. Sir, I've been to Ujitz, and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. O, to o tym księdzu, co tak pił wtedy. Godwin? Aye. He was sent to the university. So when he finished studying, instead of taking up his parish, I zniknął. Awanturnicze życie, dobra. No i powiem wam, że chyba koniec, co? Tego dodatku. No bo nie mamy już Kuna, obóz chyba jest opuszczony. Moglibyśmy jeszcze tam pojechać i zerknąć tak, no tak dla pewności. Co, spadłem ze schodów? Teraz to by nam się takie niebieskie ubranko przydało na konia, nie? Przecież dwa główne jeszcze, co dwa główne? A questy, ale to nie, to jest na koniec gry, to nie jest jakby, wiecie, to jest zakończenie gry, czy tam podjechać do questa i powiedzieć, że elo, koniec gry.
A my tu bardziej o dodatku, wiecie, mówimy. Że żeśmy go właśnie zakończyli. Ja tam podjadę do tego obozu, zobaczę, może ten Kuno tam jeszcze siedzi i coś nam powie. Na przykład, zginęło dwóch ludzi. Żal. No ale co miało nie zginąć? Dobrze jest też, że ten Januszek nie zginął, ten taki... ten taki z łukiem, co był, bo nawet mi się podobało, że graliśmy w kości. Przykra sprawa, no. Nie no, przykre jest, że to wiecie, no, dodatek. A z drugiej strony 20 zł za 3 to tyle, co do kina bym wydał, tak? No to moim zdaniem cena za ten dodatek jest taka odpowiednia. Wiecie, że niektóre firmy biorą 20 zł za kolor skórki w grze. O, czekajcie, coś tu jest, ale czy oni tu są? Kurde, konie są. O, są, patrzcie. Zagadam jeszcze do nich, może coś mi powiedzą fajnego. Niedźwiedź nie chce gadać. Kuno nie chce, nie chcą chyba rozmawiać. A szkoda, myślałem, że coś jeszcze tutaj się udało z nimi ugrać. Na ten cały odłuku Januszek, gdzie on jest? O, tu siedzi, może zagra w kości. Stefan Lotka. A jak jeszcze jedną rzecz zobaczę, czy jak Stefan Lotka jest wieczorem, siedzi przy barze, to przypadkiem wtedy nie gra w kości. Naprawdę chciałbym rzucić... O, 8 rozpęd. Misja w klasztorze i po prostu żygi, nie da się pominąć. A misja w klasztorze, a ja tam fajnie łaziłem, kradłem wszystko. Mi się podobała super misja w klasztorze, była fajna. Trzeba było chodzić, kurde, i być mnichem. To moim zdaniem taka jedna z tych misji, które się pamięta w tej grze. No dobra. Level mi się podniósł. Nic nie ma fajnego tu. Eliksir Łotra, eliksir... Powiem wam, że biedaki z nich są. Może trzeba było mu dać się przekupić, byśmy tą kasę... Ty, a te 6 tysięcy to nie było to, co on go właśnie chciał go przekupić tą szósteczką? Co myślicie? Tak mi się coś wydaje, że to mogła być ta kasa. Czemu naprawdę siodło ukradłem? Ciekawe co za siodło, może jakieś specjalne. Co, trzeba mu ukraść to jedzenie, bo ja będę za każdym razem musiał je odkrywać. Mi się wydaje, że on może coś tam jeszcze mieć. Dobra, wszystko żeśmy mu ukradli. No i więcej już ich tu nie ma, bo chyba reszta zginęła. To można wywalić. No ale ja coś więcej chyba musiałem zabrać. Co ja im zabrałem, że takie ciężkie? Przypomnijcie mi. A, to siodło. Zwykłe siodło. To szwajs, to wywalę. No i tyle. Dobra, moi drodzy. Zapisuję grę. No, zobaczymy. Może jeszcze jakiś dodatek do tej gry wyjdzie, chociaż wydaje mi się, że jakoś 3 miały być, a już mamy 3. Podobał mi się dodatek, co wam mogę powiedzieć. Fajny był, taki przyjemny bardzo do grania. Zobaczmy. Gotowy, by zagrać z popiołów.
Nie zakupiono. Skarby przeszłości. Los kobiety wkrótce. Los kobiety! Panda Drani. Przygody miłosne śmiałego pana Jana Ptaszka. Tego turnieju żeśmy nie robili, nie? I to jest ten turniej, można by było... można by było w niego zagrać kiedyś. No i jak ktoś na YouTubie oglądał, to niech oczywiście napisze w komentarzu, jak mu się ten dodatek podobał.